budynek po byłej łaźni, jak wiemy, nie będzie wyburzony. Dojdzie do skutku rewitalizacja obiektu, a w odrestaurowanym budynku powstanie profesjonalna galeria wystawiennicza oraz punkt gastronomiczny. Ratusz zakończył już postępowanie przetargowe, do którego, jak informuje Kamil Schnell z biura prezydenta Suwałk, zgłosił się tylko jeden oferent. Umowa podpisana została w czwartek, 7 grudnia. Za 8 milionów 100 tysięcy złotych odremontuje, a tak naprawdę można powiedzieć odbuduje, budynek po byłej łaźni miejskiej. Ten budynek znajduje się na suwalskich bulwarach. Początkowo koncepcja przebudowy całego tego miejsca zakładała, że budynek zostanie po prostu wyburzony. Jednak ostatecznie podjęliśmy decyzję, że odratujemy ten zabytek i wyremontujemy ten budynek. Dokumentacja zakłada to, że budynek zostanie rozebrany, odrestaurowany, wybudowany od nowa i nadbudowany o nowoczesne elementy takie jak szkło czy stal. Oprócz restauracji w budynku po łaźni ma znaleźć się pierwsza profesjonalna na miarę XXI wieku galeria wystawiennicza, przystosowana do ekspozycji zarówno obrazów, jak i fotografii. Więc będzie to taki budynek, który będzie w jakiś sposób nadawał rytm i tętno całym suwalskim bulwarom. Odnowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu zakończy się w maju 2019 roku. Samorząd suwalski rozłożył inwestycje na 3 etapy. Jak informuje Kamil Schnell, samorząd spróbuje jeszcze pozyskać na ten cel fundusze zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego.